Halo, halo. A gdzie pani tak ciągnie? Witamy w Silent Hill. Nie wiem, czy ktoś kojarzy, ale gdzie się nie kopnie, nie? Tam coś jest opuszczonego, zapuszczonego. No, tutaj znowu bardzo dużo takich domków opuszczonych. Jesus! No. Szkoda hajsu. No właśnie, dla pieniędzy. Ty, ale to jest tu? To jest warte, kurde, 5 milionów, nie lepiej, nie? Ile? No. Jest dużo tego, a druga rzecz tam jest, no nie wiem ile, 400-500 metrów do morza jest. Także grubo. Idziemy na plażę. Zbieramy się. Znaczy zebraliśmy się, bo my się już zbierali wcześniej, ale... No ale pogoda była... Pogoda była taka w kratę. Więc stwierdziliśmy, że jedziemy najpierw na zakupy. A dopiero potem pomyślimy co zrobić, ale tam gdzie się przebija. Błękit, słoneczko. I pomyśleliśmy sobie też, jakie huragany żeśmy przetrwali w tamtym roku. Co? Idziemy twardo! Piękna pogoda, gdyby nie ten wiatr. Chociaż teraz już mało widzę. Zaczyna padać. Mamy już mokry pawaran. A, dostałem prosto w oko. O, to bolało. Właśnie, więc... Teraz to luzem sobie idziemy. Zobaczymy jak będzie na plaży. Także to zobaczyska. Chyba, że znowu będzie wiało i nic nie będzie słychać. Na kamerze to wtedy dupa. Birma nic nie słucha. Nic nie słucha ten pies. Cały czas leci. Birma, gdzie jest pani? Szukaj pani. Tak jest. Nie biegaj. Takie mamy wejście na plażę. Piaszczyste. Birmuś, proszę cię, chodź. Chodź. Chodź, chodź, chodź. Tak jest. Chodź, chodź, chodź. Ale wieje. No już widzę po tych drzewach i po tych falach, że wieje fest. Ale idziemy. Nie ma co. A. Idziesz? No to chodź. Ktoś się tam zdenerwował na Birmę chyba. O, dzisiaj już może bardziej wzburzone. Ale jak widać, za dużo ludzi nie chce siedzieć na plaży. A my tak. Birma, przestań pić tą wodę. Chodź. Chodź, wariacie. No i tak. Zrobiła się nawet pogoda. Szkoda, że nie mamy nic do smarowania przeciw słońcu tam, przeciw na opalania. Bo stwierdziliśmy, chmury są, nie trzeba tego brać. Jak zwykle popełniliśmy błąd. Idziemy na nasze miejsce. Birma. I musimy się rozłożyć. Chodź, dziubie. Co ona chce? Co robisz? Zostaw ptaki! Birma, w tej chwili! Ręce powyrywasz! Pani cię przejmie, a ja rozłożę parawaniks. Szkoda, że nie mamy nic do opalania. Te słońce nas zezre. Bierz psa i... Ja rozkładam. Birminka, czy ty chcesz iść do wody? Tak? Idziemy do wody? Hehehehe.
dzień dobry pani. Już zmęczona? A co powiesz na takie coś? Dawaj. Zobacz. Chcesz takie? Dobra. Leci. A i co teraz? Nie da się tego wziąć. Pytaj to. No super. Super. No, świnio. Wilma, Mysza, hej! Złodziej zabawek, no! Możesz ty. Byle złapać i zwiąć. No. Dobra, napisz, czekaj. Na spokojnie. Napisz, no. Tak. Proszę. Mamy wodę dla psa. Świeżą. No pij, pij. Jakby się ktoś pytał. Pytaj, masz. No brawo! Prawie było blisko. Siada. Co to jest, wiadomo, kolor jak piłeczka, nie jest piłeczką. No, siada. Siad. A bo jak ci jest wygodnie, tak to tak, nie ma. No, zostaw. Próbujemy, aż się uda, chodź. Czekaj, czekaj. To teraz dych. No. To teraz odpoczynek, tak? Okej. Okay. Ja też się zmachał. Idziemy do domu. No, miało być dziś pochmurno. A wyszło jak zawsze. Wyszło jak zawsze, a my parasol w domu, ten duży. No. Bo przecież pochmurno miało być. Właśnie. No. Także Birmina popływała, wykopała dziurę wielką, pospała. Pobawiliśmy się trochę tym Ringo, czy jak to się tam nazywa. I lecimy teraz do domciu, umyć się. Birmas się napije, odpocznie. Idziemy się zobaczyć z ujkiem Mati. Wziąłem ci misia tym razem. Nie dziubię. Powiedz, gdzie siedzimy? W lagunie. W lagunie. No, co ty nie wiesz? Aga, ciemne piwko. Ja jasne piwko, a Birma ma wodę. I leży. Tak se leży. Księżycówka. Z czego to jest, Szymon? To było coś z chyba gorzołą. Czy... Bimber taki. Albo bimber, nie. Bo ja się... coś powiedział ostatnio, o księżycówka, się w robocie pytali, o co chodzi. Aha. A ja mówię, ja nie wiem, bo aha, no zawsze to... tak gadacie i sprawdziłam to na necie. No my z Matim, no, tak gadamy. No. Czekamy na ujka Matiego i na Kamilę. Czekamy na ujka Matiego i na Kamilę. Jest godzina. 16.58. 16.58, dobrze. Zobaczymy, o której przyjdą. A ty co? Jesteś grzeczna? Super. 2000 years later. Tam idą.
Kama i Ujegmati. No. Ty jeszcze nie wiesz, nie? Jeszcze nie wiesz, że oni tam idą. A Aga tu coś pisze. Do madre mojej. Tam idą. Idą. Jeden z pałą, drugi z dzidą, a ta jeszcze nie wie. A tam idą. A tu jest, jest. A tam idą. Cześć! No, ja już! Cześć, mamo! O, jak ty ciepło jesteś! No, cześć, mordo! Ojeju, bo przepraszam, uderzyłam cię w nas! Zdęciła się, mówię, to trzy. Wszystkie te? Poprzestawiała? Poprzestawiała stołki. Chodzisz, chodzisz. Co byście jedli rybę? Ryba my jedli. Dawaj tu na miejsce, siadaj. Jezus, Maria, zbaga na stołek! Tak, jak można prosić, nie? Mogę się... Ja możesz i nożyłem się poprosić. To czekaj, teraz jest stołek bez nas. Zostaw. Nie! A, no, tak jak coś ty. Wiem, pani nie pytała się, czy ty coś chcesz. Aga, przyjdź mi tego psa, bo przecież. Jak mi go dasz? No dam ci go, nie mówię. Ja bym ochotę wszystko, kurwa. Wszystko mam. Wszystko będzie. Cześć, mordeczku, cześć. Co ty dzisiaj robisz? Co? O, Despacito było. Ej, zostaw, zostaw tam. To twoje? Twoje to? Twoje to? Kurwa. A my właśnie mamy do ciebie prezent. Jak? Jaki? No. O, te chipsy. To jest ten? Te takie ostre chuj? No. Po drodze opierdolemy, dzięki. Ja po drodze, no na pewno, już to widzę. Co? I co? Mordo, cieszysz się, nie? Dziękuję. Cieszysz się, że ujek Mati wyszedł? A jak? No jasne, że tak, jak się cieszy, mordo. Dobrze. No, dobra. Trzymam. Co? Co będziesz jeść? Ja przed chwilą zjadłam loda. A my jedli wczoraj? Czy przedwczoraj? Co? Gofra pierwszego. Ja się odkłócę. Jak ja zjadłam gofra, to potem miałam się ruszyć. No i super.